Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest Trans-Siberian Railway Simulator i chciałbym sobie, proszę Państwa, tutaj... No to już nie chcę. Rozpędźmy nasz skład, zobaczymy co on potrafi właściwie, bo jeszcze tego żeśmy nie testowali. No i tak tu cisnę go, tak dosyć konkretnie. 40 na godzinę, zobaczymy co tam dalej się wydarzy, bo my przestawialiśmy zwrotnicę, a teraz jej nie przestawimy i zobaczymy, co ten ciapunk potrafi i oni każą nam zatrzymać pociąg przed minięciem zwrotnicy. Także, no, coś mi się wydaje, że chyba tak nie będzie. Jadę dalej. O! Uj, co to teraz? Tada! No dobrze, jedziemy dalej. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Aha. Minus 29 stopni na zewnątrz, jeżeli chodzi o stopnie Celsjusza. Albo minus 21 stopni Fahrenheita. Także powiem szczerze, że trochę zimno. No ale okej. Okay. Ludzie pomogli sobie podążają. Ciekawy jestem, jak wygląda ruch tutaj. Bo no my jakby wiemy, że tam pociągi, tam AI steruje pociągami i tak dalej. Natomiast pytanie, czy to jest taki ruch, że on jest uzależniony od naszego postępowania, czy jakoś tam on jest? Tak jak powiedzmy w Simrailu, nie? Że jeżdżą sobie ciapongi i jeżdżą według jakiegoś tam, powiedzmy, rozkładu jazdy, nie? I pytanie, czy tu też tak jest? Czy może dla odmiany to ten ruch jest generowany w momencie, kiedy my, załóżmy, coś wykonamy bądź nie wykonamy. To tak jak ta sytuacja z pociągiem, tak, że on tam na moście, że on stał, on tam był dopóki nie zbliżyliśmy się do pewnego momentu i on ruszył, tak, przez ten most na potrzeby, załóżmy tam, fabuły. Ale czy tak też jest? Do tego nie wiemy. Tu coś, nie wiem, jedzie, nie jedzie? Ten pociąg jest w ruchu? Tak jakby był, ale tam się światło świeci, ale... Hopie, ty jedziesz, czy stoisz? Bo ja się zbliżam do ciebie. Jedzie. O, no to ciekawy jestem. Jak tutaj będzie wyglądała konfrontacja z ciapongiem? Czy on przeze mnie przejdzie? Znaczy przejedzie? Czy też to będzie mój koniec? Może się zatrzyma nawet? Widząc pieszego. Tak jakby zwalniał. No i jak myślisz? Zwalniasz czy zatrzymasz się? Nie dopuścisz maszynisto do wypadku? No, kurde, patrz jaki. Inteligentny, zobaczcie, zatrzymał się przede mną. Dobrze, a jeżeli zejdę teraz z torów, to ruszysz? I kuźwa, może to był przypadek? Halo, halo, Mietku? Zrobiłem cię w konia? Czy mogę wejść do tego pociągu? Nie. Nie, do AI-owych... do AI-owych nie można. A to bardzo ciekawe. No dobra. Czyli już wiemy, albo to był przypadek, albo po prostu system nie... System jest mądraliński i nie dopuścił do wypadku.
No dobra, a wygenerujmy jakiś. Może gdzieś tam coś się trafi. Patrz, uparty, no teraz to nie chcę ruszyć. Może coś gdzieś się, jakiś ciapąk trafi taki, który nie będzie taki kulturalny. O, dzień dobry, panie Piziew. No, da. Zaraz spójrzcie, Piziew, wy uwidzieliście gdzieś ciapąk? Bo ja żem spóźnił się i szukaju ciaponga. Panie Piziew, jak tam zauważycie, to dajcie znać na radijku, dobra? No, szerokości mobilki. Jedzie następny ciapąk, proszę uprzejmie. O, proszę bardzo. Ciekawy jestem, czy można tu przeskoczyć przez barierkę. Sprawdźmy to. Oj, no chyba nie. Jaka szkoda. Ten to się tutaj w ogóle nie ruszył. Tam nadjeżdżał pociąg, no i on chyba chciał tym torem pojechać, no i chyba sobie zmienił. Albo stoi. Nie, jedzie. Jedzie, proszę państwa, jest szansa, musimy biec. Biegnijmy, biegnijmy. Tylko kurde, żeby się nie okazało, że następny mi stanie. No i teraz nie wiem. Kuźwa, zaburzyła mi się percepcja. No trąbi, że to goryła. No i jakie ty masz zamiary, panie mechaniku, tam jedziesz, stoisz, ciągniesz, co ty robisz właściwie? Nie no, zarobiliśmy tu korków. No i teraz tak już będzie. No wiecie co, to ja proponuję, żeby może sklep w Nowosybirsku odwiedzić. A, dobra. Myślałem, że się zatopił w peronie, ale nie. Ty patrz, no trąbi na tamtego, a tamten jakby udaje głuchego, także no to cały ruch wstrzymany. To jeżeli tak będzie później... Zapomniałem, że Pabellus to tutaj... A przepraszam, Kuzniecow, to się nie mieści przez jedno skrzydełko. Jeżeli tak potem będzie, wiecie, w pełnej wersji gry, że te ciapągi nie ruszą, to tak trochę lipa, bo cały ruch będzie wstrzymany, nie? Więc to tak... Nie wiem, jak to się mogło stać? Ale sobie przynajmniej możemy pooglądać Nowosybirsk. Dobra, tam jest jakiś hangar. Tu jest jakiś... Nie wiem... Co to tu jest? O, bazarek. Nie, no powiem wam, ładnie te dworce zrobili. O, żeś ty panie. O, proszę, jakieś łady tu stoją, jakieś kurde inne badziewia, no głównie łady. No dobrze, nie wiem, jakieś licencje podpisali. Co my tutaj możemy kupić? O, piweczko, piwunio. O, Andrzejku, piwko, piweczko. Pewnie, że tak. O, to, o właśnie, możemy się poalkoholizować trochę dzisiaj. O, coś mocniejszego, jest zadychu. Ale tamten widzę, że kurde cierpliwy jest i nie odpuszcza. Dobra, poalkoholizujmy się i zobaczmy, co się wydarzy, bo po pierwsze, kac mi rośnie. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to mam niedobory alkoholu. We krwi wydychanym powietrzu, więc zobaczmy. Pyk. Napoimy go. Oj, Kuzniecow, ale będzie... Proszę bardzo. I jeszcze pragnienie gasi. No, przyjemne, spożytecznym. Dobra, na fula, tam mocnego fula zrobimy. Aś, kurde, tu będzie... O, już widzę, że autofokus nie łapie. On to tam myślał, że jest taki cwany, kurde, że jak stanął i się nie rusza, to że to już koniec atrakcji, ale są cwańsi od niego. W związku z powyższym tutaj Kuzniecow postanowił wyjść ciapongowi naprzeciw. Co by nie było. O, i teraz go zrobimy takie jajo. Hop! I... O kutwa. A to się rzucił pod pociąg. Idę sprawdzić, jak daleko mogę dojść i jak została tutaj ta mapka przygotowana, więc obchodzę sobie tu. O! No, klasyczna Rosjanka widzę. Kurde, normalnie.
Kuźwa, powiem ci tak, gdybym nie był taki trzeźwy, to bym się za ciebie zabrał. Ale się nie zabiorę. Chodźmy zobaczyć, dokąd można dojść przede wszystkim, jak to jest zrobione tutaj. O, tam już nie dojdę. Znaczy ja generalnie to mam mało okazji, żeby dojść, ale tu jest zamknięto. No, nie puszczają. No, za co? Za jakie grzechy? Dlaczego nie można wyjść na górę? O, można. Są schody. Dobra, wyjdziemy. Zaraz zobaczymy, jak daleko można dojść, jak daleko ci twórcy tutaj zrobili. Oj, 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 mapę. O, co się stało? Oj, 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 oj. Nie nerwuj się, wszystko będzie dobrze. Ja to, że przeżywał takie kuźwa rozterki. Jakżem się nabomblował. Nie można przesadzać z alkoholem. To jest życiowa prawda. No dobra, zobaczmy, jak to teraz tutaj zostało wykonane. No bo jak widzimy, wszędzie obarierkowane są, to tak jakby nie można było na ulicę wyjść. No ale dlaczego? Ale po co? Ale gdzie? No ale jak pieszy przejdzie? Nowosibirsk. Da. Wszystko poodgradzali, to kurna, turysta przyjechał, jak ma zwiedzić? A czekajcie, bo tu jest szparka. I? Dupa. Co się wydarzyło, pany? To standard tutaj, że rozrywa wam rury. No dobrze, czyli tak. Już wiemy, że na miasto nie pójdziemy. Czyli generalnie poruszamy się tylko i wyłącznie w obrębie tutaj dworca. Ewentualnie dworców. I takiego wała. Dalej nie pójdziemy. Ale za to możemy sobie wrócić, powiedzmy, do... tam na perony. Właśnie te kuźwa trąbią i trąbią i trąbią. O, podniósł się! A nie, jednak leży. To jest to chyba kolega. Razem piliście? To pomógłbyś. Tak kuźwa kolegi nie zostawia. Minus 30 stopni. Za chwilę to on będzie forever young. No dobra, idziemy dalej. Teraz pójdziemy w tamtą stronę i zobaczymy, bo tam jest znacznik na hangar, więc tam trzeba dojść. Znaczy, trzeba, no wcale nie trzeba, ale można. Więc zobaczymy, jak tam to wszystko wygląda. W Nowosibirsku przynajmniej. No i jeszcze jedna kwestia mnie tutaj nurtuje, a mianowicie jak daleko można pojechać. No nie próbowaliśmy to przetestować, ale przy nadmiernej prędkości w związku z powyższym się nie udało. Natomiast jakby tak zwolnić, to może by się jednak udało. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba przetestować, tylko to nie w tym odcinku, bo tutaj jeszcze jest taki tryb właśnie taki, że można sobie różne przewozy robić, czyli niefabularny, nie? I pytanie, czy to działa? No, ale to nie w tym odcinku. Dobra, hangar mamy. Wiecie co, ja powiem tak, no gdyby cisnąć torami, no to chyba... No chyba można, nie? Tam gdzieś daleko, daleko dojść, no chyba, że po prostu zostanie to jakoś tak systemowo ograniczone i okaże się, że będzie koniec gry. Do hangaru 300 metrów, cieponga żadnego na horyzoncie nie widać, ale oni chyba nie mają świadomości, że tam korki się tworzą. W sumie to nasza wina jest. Ale jak to tam dalej można... Nie no, słuchajcie, to się ciągnie. Dobrze. Nie ma z tym problemu. O, ciekawy jestem, czy tu byłaby jeszcze jakaś lokomotywa możliwa do zabrania, tylko że ja cholera nie pamiętam, jak się ją odpalało i prawdopodobnie opuszcza strefę wykonywania aktualnego zadania dostarczenie paczki Borysowi. Ja w dupie mam Borysa. Sam sobie niech kuźwa paczkę skołuje. A co to ja jestem? Przynieś, wynieś, pozamiataj, kuźwa. No i co?
No i chyba tak można latać, proszę państwa, do ustranej śmierci. Trzeba by było zabrać ciapąg i ciapągiem się przejechać. To ja proponuję, żeby zakończyć tutaj te testy. Coś tam potestowaliśmy, coś tam już wiemy, czyli tak, nawet przy wolnej jeździe lepiej nie wysiadać z pociągu, bo kończy się to śmiercią, niekoniecznie naturalną. Dwa, nie rzucamy się pod pociągi, bo to też się kończy śmiercią. I wielu innych rzeczy też nie robimy, w tym nie można nadużywać alkoholu, bo to też się kończy śmiercią. Także proszę państwa, generalnie niewiele co tutaj możemy zrobić z takich rzeczy ekscytujących. Natomiast ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże zacnego materiału testowego. Zostawcie oczywiście łapeczki w górę, zostawcie oczywiście subiki. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.